Stąp na dół, słyszy Mojżesz, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś. Utworzyli sobie posąg cielca ulany z metalu i oddali mu pokłon. Złożyli ofiary, mówiąc Izraelu, oto Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Drodzy, chwila niepewności tak naprawdę. 40 dni nie ma Mojżesza i naród jest zupełnie pogubiony. Jeszcze przed chwilą w niewoli wcale nie mieli ochoty go słuchać. Tymczasem naród wyszedł z Egiptu, ale Egipt nie wyszedł z narodu. Bez Mojżesza jest kompletna dezorientacja. Wyszli z kraju, w którym bogowie byli widzialni, w którym za każdą sferę życia odpowiadało jakieś bóstwo. Tymczasem teraz idą, owszem, widząc pewne znaki, cuda, nadzwyczajności, bo przecież i morze na suchy ląd przemienił, bo przecież i woda ze skały, bo przecież i mięso, bo przecież i inne zjawiska typu manna. Owszem, to wszystko stanie się ich udziałem, ale jednak, jaki jest ten Bóg? Ogień? Obłok? Jak go sobie wyobrażać? Jak widzieć? Jakiś czas temu oglądałem vloga człowieka, który podróżował po Indiach i idąc sobie gdzieś tam spotyka grupę dość dziwną, niosącą jakąś figurkę obwieszoną koralikami. Pyta, kim są, a oni mówią, że są transseksualistami. Rzeczywiście byli to mężczyźni przebrani za kobiety. I pyta, co niosą, a oni mówią, że bożka, którego sobie sami stworzyli i którego czczą, bo panteon bóstw indyjskich nie przewidywał żadnego bóstwa, które by zajmowało się transseksualistami. Więc wymyślili i zaraz poczuli się lepiej. I być może w Izraelu właśnie również dokładnie o to chodzi. Może Izraelici również chcą poczuć się lepiej. Wszak każdy z nich ma jakiś udział w tym Bogu Izraela. Każdy dał kolczyk, każdy dał złotą bransoletkę. Każdy ma poczucie, że kawałek tego Boga pochodzi od niego. Silny Bóg, silny byk, który będzie ich prowadził przez pustynię. Ale czy rzeczywiście, czy to nie raczej oni wezmą go na ramiona i zaniosą tam, gdzie chcą? Czy to nie raczej oni będą decydować, w którą stronę się udadzą? Czy to nie raczej oni będą decydować o tym, według jakiego prawa będą postępować? A byk? No cóż, jeśli będziemy mieli ochotę, żeby nie patrzył, to odwrócimy go pyskiem do ściany i już nie będzie widział. Po co ci taki Bóg, Izraelu? Drodzy, otwieramy sobie Psalm 135, czytamy tam takie słowa. Bożki pogańskie to srebro i złoto, dzieło rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą i nie ma oddechu w ich ustach. Podobni są do nich ci, którzy je robią i każdy, co w nich ufność pokłada. Oto Bóg na miarę człowieka. Po co ci taki Bóg, Izraelu? Może po to, żebyś wypił z Nim wodę. Wodę z Twoim Bogiem, sproszkowanym, zniszczonym, zmiażdżonym przez Mojżesza. Bogiem, który nic nie może. Bogiem, który jest nikim i niczym. Może właśnie po to, żebyś zrozumiał, jaki Bóg cię prowadzi. Franciszek pisze do swoich braci w regule niezatwierdzonej takie słowa. Wszyscy bracia niech będą katolikami. Niech żyją i mówią po katolicku. Gdyby który słowem lub postępowaniem odstąpił od wiary i życia katolickiego i nie poprawił się, należy go z naszego braterstwa zupełnie usunąć. A co to znaczy, drodzy, być katolikiem? Co to znaczy? Kiedy stajemy się katolikami? Czy formalnie wtedy, kiedy zostaliśmy ochrzczeni? Tak. A realnie? Chcecie wiedzieć, czego naucza nas Kościół? Konstytucja o Kościele, punkt 14. Najwyższą rangą
najwyższy rangą dokument kościelny, orzeczenie soboru. I ojcowie soborowi piszą nam tak. Do społeczności Kościoła wcieleni są w pełni ci, co mając Ducha Chrystusowego, w całości przyjmują przepisy Kościoła i wszystkie ustanowione w nim środki zbawienia. I w jego widzialnym organizmie pozostają w łączności z Chrystusem rządzącym Kościołem przez papieża i biskupów, w łączności mianowicie polegającej na więzach wyznawania wiary, sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego oraz wspólnoty. Nie dostępuje jednak zbawienia, choćby był wcielony do Kościoła ten, kto nie trwając w miłości, pozostaje wprawdzie w łonie Kościoła ciałem, ale nie sercem. W całości. To wydarzenie jest kluczowe. Katolikami jesteśmy właśnie wtedy, kiedy w całości przyjmujemy nauczanie Kościoła, do którego przynależymy, do którego się przyznajemy. Może dziś warto więc się nad tym odrobinę zastanowić. A na ten wysiłek, niewątpliwy wysiłek odkrywania Boga jedynego, prawdziwego i Jego Kościoła, niech was błogosławi i strzeże Wszechmogący i dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.